Dzień dobry. Dzień dobry. Przepraszam, czy mogę zadać pytanie? O, Polish Studio, dzień dobry pani. Czy zna pan powiedzenie, pieniądze szczęścia nie dają? Oczywiście, ale nie mogę tego potwierdzić, bo ich nie mam. Ale idzie pan do banku, po co? Jak to po co? Po pieniądze. Przecież panu dobrze bez nich. Tego nie powiedziałem. A tak naprawdę to nie idę po pieniądze, tylko po pożyczkę na dom. W takim razie życzę szczęścia. I pieniędzy. Zapytaj o najlepsze oprocentowanie hipotek w polskiej Credit Union. Poznaj świat, który jest teraz w zasięgu Twojej ręki. Kultura Dalekiego Wschodu, amazońska dżungla, egzotyczna przygoda. Piast spełni Twoje marzenia o idealnych wakacjach. Czas zacząć żyć. Położony w spokojnej dzielnicy Mississauga, dom seniora Wawel Villa oferuje doskonałą, profesjonalną opiekę oraz pielęgnuje polskie tradycje. Mieszkańcy znajdują tu serdeczną, rodzinną atmosferę, włącznie z domową, polsko-kanadyjską kuchnią. Pokoje różnej wielkości, całodobowa opieka pielęgniarska, wizyty lekarzy, zajęcia rekreacyjne, język polski i angielski. Jesień życia to nie znaczy samotność. Może być naprawdę długa, pogodna i szczęśliwa. Dom seniora Wawel Villa, Mississauga. Media na całym świecie dokonują podsumowań ubiegłego roku. Oto fragment programu Polski Punkt Widzenia Telewizji Trwam, w którym swoją opinią na temat najważniejszych wydarzeń, jakie miały miejsce w roku minionym w Polsce, dzieli się wybitny publicysta Stanisław Michalkiewicz. Ja bym podzielił te wydarzenia na takie dotyczące sytuacji wewnętrznej Polski i tu bym wyróżnił dwa takie wydarzenia istotne. Mianowicie katastrofę w Smoleńsku 10 kwietnia i wybory prezydenckie, które rzeczywiście pogłębiły zmiany, jakie nastąpiły po katastrofie smoleńskiej w układzie sił politycznych. Katastrofa smoleńska obnażyła słabość państwa polskiego wbrew temu, co mówił pan marszałek Komorowski, wbrew temu, co mówią dzisiaj zwolennicy czy klakierzy rządu. Ta słabość objawiła się w tym, że premier Donald Tusk nie odważył się skorzystać z porozumienia polsko-rosyjskiego z 1993 roku, na skutek czego zostały wdrożone procedury przewidziane przez konwencję chicagowską, które oddały całkowicie prowadzenie śledztwa w tej sprawie i nadzór nad śledztwem stronie rosyjskiej, zgodnie z zasadami tej konwencji. Natomiast porozumienie, o którym wspomniałem, z 1993 roku przewidywało w takich przypadkach, że śledztwo będzie prowadzone wspólnie. A to oznacza w przełożeniu na język ludzki, że Rosjanie nie mogliby ogłaszać odrębnych żadnych ustaleń, których nie podzielałaby, nie akceptowałaby strona polska. No i to premier Tusk, jak pamiętamy, wyjaśniał tę rezygnację obawą, że Rosjanie się pogniewają, więc to tylko pokazuje, jaką słabą pozycję mają nasi umiłowani przywódcy w stosunkach międzynarodowych. Rezultat jest taki, że strona rosyjska opublikowała raport końcowy, z którego nawet pan premier Tusk nie jest zadowolony. No ale kiedy pan prezydent Dmitr Miedwiediew był w Polsce, został zapytany przez dziennikarza, czy dopuszcza możliwość, że ustalenia śledztwa polskiego mogą się różnić od ustaleń śledztwa rosyjskiego. Odpowiedział, że takiej możliwości nie dopuszcza i sądzę, że pan prokurator generalny Andrzej Seremet to słyszał. No i wyciągnął z tego wnioski. Zresztą to widać, bo wyszła książka Ostatni lot takiej spółki autorskiej. Niezwykle wnikliwe tam rezultaty osiągnęli. Pan prokurator Seremet nawet nie może marzyć o zdobyciu takiej wiedzy, bo oni nie tylko wiedzą, ci autorzy, gdzie kto stał, ale nawet co myślał. Więc rzeczywiście imponujące to jest, ale to widać, że trwają przygotowania intensywne do tego, żeby wola prezydenta Dmitra Miedwiediewa została wykonana co do joty. I to jest jedno wydarzenie. Drugie wydarzenie to są wybory prezydenckie jako następstwo katastrofy smoleńskiej. Pan marszałek Komorowski został wytypowany na kandydata Platformy w tak zwanych prawyborach.
które w Platformie zostały urządzone. Jego kontrkandydatem był pan minister Sikorski. No, różni to są kandydaci. Te wybory prezydenckie zakończyły się, jak wiemy, wygraną pana Bronisława Komorowskiego, pana marszałka, co zmieniło scenę polityczną w ten sposób, że właściwie wszystkie ośrodki władzy, a przynajmniej wszystkie konstytucyjne ośrodki władzy, które nie muszą być ośrodkami rzeczywistymi, dostały się w gestię jednej opcji politycznej ze wszystkimi tego konsekwencjami. I to są takie dwa wydarzenia z zakresu polityki wewnętrznej. Natomiast jeśli chodzi o politykę, sytuację międzynarodową Polski, no to można zaobserwować pogarszanie się położenia międzynarodowego Polski. Wymieniłbym tu dwa wydarzenia, które na to wpływają. Mianowicie zjazd do Wil pani Angela Merkel, prezydent Sarkozy i prezydent Miedwiediew. I to pokazuje, że po, że tak powiem, ogłoszeniu 17 września ubiegłego roku abdykacji swojego rodzaju przez prezydenta Obamę, to znaczy ogłoszenia takiego wycofania się Stanów Zjednoczonych z aktywnej polityki w Europie, widać, że polityka europejska jest kształtowana przez strategicznych partnerów z niejakim udziałem Francji i to ze wszystkimi tego konsekwencjami dla Polski. Dalszym ciągiem jak gdyby tych ustaleń w Deauville, bo tam tylko wszyscy głośno myśleli, żadnych decyzji, żadne decyzje nie zapadły, no ale z tego głośnego myślenia narodził się nowy porządek polityczny. Mam na myśli tutaj szczyt NATO w Lizbonie w listopadzie, na którym zostało ogłoszone strategiczne partnerstwo NATO z Rosją. I to jest moim zdaniem dla nas niedobra wiadomość. Konsekwencją tego strategicznego partnerstwa NATO z Rosją jest intensywne pojednywanie się Polski z Rosją, to znaczy ja to rozumiem jako akceptowanie, takie pośpieszna akceptacja statusu bliskiej zagranicy w takim znaczeniu, w jakim Rosjanie to rozumieją.